What the? Oh my god! The house just blew up! We need to call 911! Everybody get back! Cześć, dzisiaj pokażę, jak działa nowa Sora 2. Psst, hey man, wanna buy some memes? Możemy tutaj generować filmy 10-sekundowe w dwóch rozmiarach, czyli 16:9 i 9:16. Oh my god, what kind of carriage is this? You are riding with Waymo. Please keep your seatbelt fastened. It speaks, yet nobody sits at the wheel. It steers itself. Czyli pod social media i pod YouTube'a na przykład. Sora 2 generuje także dźwięk. Więc na wejściu mamy stronę z filmikami udostępnionymi przez użytkowników Sory 2. Aby dostać dostęp do Sory 2, no to potrzebujemy, po pierwsze musimy mieć włączony VPN, mieć ChatGPT plus włączony VPN na Stany Zjednoczone oraz posiadać kod zaproszeniowy. Można próbować go znaleźć na Twitterze i Reddicie. Dosyć dużo użytkowników udostępnia te różne kody. One są jakby jednorazowe, ale no mi się na przykład udało uzyskać dostęp i aktualnie mam włączonego VPN-a oraz posiadam ChatGPT+, dlatego mogę z niego korzystać. Więc zobaczmy tutaj pierwszą stronę przykładowych wideo, co potrafi Sora 2. You know that if you double tap on the video, it will show an emoji describing the vibe of the video? Wygląda to naprawdę fajnie. Your move. Bardzo realistycznie. If only I had ChatGPT with me, I'd win. Maybe, but it's your brain against mine right now. Zaraz też pokażę, jak są. Dużo mamy filmików właśnie z samym Alconem. Sora, can I get the world's biggest Krabby Patty? My turn. Hey, what are you goofy goobers doing? Sora, can I get the world's... Ponieważ mamy tutaj opcję dodawania charakteru, w sensie postaci, możemy dodać własną, tylko jest to opcja dostępna tylko jeśli pobierzemy aplikację na iOS-a, Sory, ale możemy tu wybrać na przykład właśnie Sama Altmana i otworzyć z nim film lub inną znaną postacią. No i właśnie tu też możemy swoją postać, tylko no musimy pobrać aplikację na telefon, stworzyć. Okej, no to stwórzmy jakiś przykładowy filmik z samym Altmanem. I też to, co zauważyłem, to Sora 2 bardzo dobrze sobie radzi z promptami po polsku i też z językiem po polsku, z mówieniem po polsku, tak jak VO3. Zaraz coś wymyślimy, na przykład już postać sama wybrałem i teraz na przykład... Musimy też tutaj dopisać, że chcemy, aby mówił po polsku. Aby właśnie dźwięk był po polsku, bo domyślnie jest dźwięk po angielsku. Jeśli nie dopiszemy tego, nawet jeśli piszemy prompt po polsku. I czekam. Ogólnie z tego, co się orientuję, to nie mam żadnych limitów. No jedynie dosyć chwilę trwa, zanim filmik się wygeneruje, więc... Trzeba chwilę cierpliwie poczekać. Nie, generuje się jakby, tylko też wybraliśmy tutaj orientację poziomu. Musimy poczekać, bo nie mamy też możliwości na przykład generowania czterech filmików naraz, tylko jeden. Plusem jest to, że jest to jakby za darmo. Znaczy, no jeśli mamy ChatGPT+, nie musimy płacić za zużywanie jakichś żetonów, ale jedynie musimy czekać no, w tej kolejce. Co dalej? Możemy dodać też swoje zdjęcie lub cokolwiek, jakąś pierwszą scenę lub coś, co chcemy się wzorować. Możemy dodać na przykład takie zdjęcie i opisać na przykład... No i tutaj, i teraz no, już my włączmy pod social media, czyli pionowy obraz. Więc zbyt dużo tutaj opcji nie ma. Możemy dodać zdjęcie, możemy dodać charakter i wybrać w ustawieniach poziom, póki co. Pewnie dużo funkcji dodadzą już w najbliższym czasie. Czekamy na to, co się tworzy.
Zobaczmy jeszcze, co potrafi Sora. Look at them, the little boards, the fans, sweet and cold. My precious GPUs. Yes, precious. We love them, we does. So many cores, so fast. Nobody else gets them. No, my precious. To żart nawiązuje do mocy obliczeniowej komputerów, bo aktualnie, no, jak zawsze to jest, jak nowy model jakiś wejdzie, ulepszenie, to wszyscy się na nie rzucają i serwery ChatGPT są OpenAI obciążone i w cudzysłowie walczą o przetrwanie. A dlatego wydaje mi się, że mamy ograniczoną opcję, jeśli chodzi właśnie o generowanie tych obrazów, tylko jeden i dosyć długo musimy czekać właśnie z tego względu i też dostęp jest ograniczony dla zaproszonych, żeby przystosowali, żeby ten popyt na daną usługę się trochę zmniejszył. Czy intensywność. He's right there by the ribeyes. Got eyes. Hey, buddy, easy. Drop the steaks for me. Now, I've got the bag ready. Come on, pal, let him go. You're a good boy till just now. There we go. Thank you. All right, second one. Both steaks secure. Steaks are evidence, okay? Come on, partner, let's head outside. Right, he's right there by the ribeyes. Engineer. Two invites. Out! Sword, two is out! Train Pokemon, not models. This is a dream. A Sora dream. Nie, naprawdę realistycznie już coraz ciężej jest rozróżnić rzeczywiste filmy od AI. Naprawdę to wygląda bardzo realistycznie. No to w sumie jest nie do odróżnienia jeszcze to, jak na to patrzę, no wiadomo, tu jeszcze jest to z obrazka dodany obrazek, aby wygenerować tą scenę, więc też to jakby się na tym wzoruje, ale no wygląda to świetnie. How did Sora impact your mood? Did you hear me? How did Sora impact your mood? Tell me right now. How did Sora impact your mood? Answer me. What did Sora do to your mood? I said answer me. How did Sora Are we just a template now? Oh, dobra, zobaczmy, czy nam się coś wygenerowało już. Pokażę coś wcześniejszego, co wygenerowałem. Proszę pana, nie może pan tego zabrać bez płacenia. Zapłacił pan za tą bułkę? Nie, przepraszam, włożyłem ją do kieszeni, to był błąd. Muszę pana poprosić, żeby pan ją oddał. Oczywiście, już oddaję, naprawdę, przepraszam. Proszę nie powtórzyć. Dobra, zobaczymy, co dzień dobry. Wyszło. Dzień dobry. Czy ma pan kartę lojalnościową? Nie, dziękuję. Razem 58 zł. Zapłacę gotówką, proszę. Dziękuję. Reszta 42 zł i paragon. Dziękuję miłego bardzo. Dnia. Wzajemnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy czy ma pan kartę lojalnościową? Płaci w sklepie. I kupuje coś. O nie, co to? Jezu, zderzyły się! Samochody wjechały w siebie tuż przede mną. Silnik dymi. To wygląda strasznie. Muszę zadzwonić po pomoc. Halo? Tak, proszę o karetkę i policję. Doszło do wypadku na skrzyżowaniu przy wyszynie. O nie! A to już wygląda jak typowy TikTok, który coś opisuje z rzeczywistą postacią. No jedynie, że dodałem tutaj animację, dlatego nie jest prawdziwa osoba, ale no ruchy i emocje wyglądają bardzo dobrze i bardzo rzeczywiście jak profesjonalna animacja. No dobra, no to chyba tyle tutaj, jeśli chodzi, nie ma nic bardziej skomplikowanego. To co najważniejsze powiedziałem, mam nadzieję, że wam się przyda, poszukajcie kodu na Reddicie lub Twitterze zaproszenia, no trzeba trochę cierpliwości i popróbować trochę tych kodów, w końcu się uda, no i pamiętajcie o VPN-ie i naprawdę możecie się świetnie pobawić przy tym i coś czuję, że trochę nad tym posiedzę, bo rzeczywiście miażdży wiele modeli Sora 2. Dobra, dzięki i liczę na suba. Do zobaczenia.